Tortilla, tapas czy paella to zaledwie trzy spośród niezliczonej liczby dań charakterystycznych dla kuchni hiszpańskiej. Być może nie wszyscy z Państwa mieli okazję ich skosztować, ale nie szkodzi. Sekrety iberyjskich przysmaków kulinarnych zgłębiali przyszli pracownicy restauracji i hoteli obecnie uczących się w czerwieńskim zespole szkół. Te smakołyki to dzieło uczniów czerwieńskiego zespołu szkół, którzy już po raz drugi w ciągu 2 lat odwiedzili słoneczną Hiszpanię, gdzie odbyli kilkutygodniowe praktyki. W zeszłym roku była to Malaga, w tym roku Sevilla. W zeszłym roku tylko 6 osób udało się wysłać, natomiast w tym roku potężna grupa 43 osób. Były to 2 tury i wyjechali hotelarze, uczniowie technikum gastronomicznego i technikum ekonomicznego. Uczniowie mieli okazję przede wszystkim pracować na miejscu w popularnych restauracjach czy hotelach, gdzie z jednej strony zdobywali obycie z zawodem, z drugiej mieli szansę poznać tak hiszpańską kulturę, jak i tamtejsze kulinarne tajniki. Robiliśmy bardzo dużo dań hiszpańskich, sporządzonych z krewetek najczęściej, tataki z mięsa mielonego, bardzo dużo dań hiszpańskich. Hiszpanie są, mimo bariery językowej, tak czy tak bardzo dużo się nauczyłem. Hiszpanie są bardzo otwartymi ludźmi i wszystko mi tłumaczyli po kilka razy, nawet jak nie rozumiałem, to dużo razy mi to tłumaczyli. Dania na tym stole to oczywiście jedynie niewielka porcja przyswojonych przez uczniów przepisów. Tu każdy uczeń otrzymał taki certyfikat Europass Mobility, który jest świadectwem odbycia takiego stażu zagranicznego i którym można się wykazać przed pracodawcą, bo część uczniów to uczniowie klasy 4 i oni już niedługo będą na rynku pracy poszukiwali swojego miejsca i myślę, że to zwiększa ich szanse właśnie zatrudnienia. Tym bardziej, jeśli komuś marzy się specjalizacja w kuchni hiszpańskiej.